sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Jarosław Zyskowski, wywalczył Anvil Włocławek, miasto Szkła Krosno, 104-74-76, czyli 28 punktów różnicy, a 21 na twoim koncie. Bardzo dobry występ. Bardzo dobry występ całego zespołu, nie tylko mój. Z tego się cieszymy, zagraliśmy mecz od początku z pazurem, z takim zaangażowaniem, jakim oczekiwał od nas sztab szkoleniowy. Myślę, że wykonaliśmy dzisiaj wszystkie założenia w 100% i w ataku, i w obronie. Bardzo mocno pchaliście piłkę do szybkiego ataku, także nie tylko po przechwytach, ale też po zbiórkach, ale także po straconych koszach. To jest tak, to ma wyglądać za chwilę do momentu takich wiarygodnych play-off? Ogólnie staramy się, jeżeli jest taka możliwość, pchać tą piłkę do kontrataków i zdobywać szybkie, łatwe punkty, bo jak wiemy, to są najłatwiejsze punkty. Jeszcze obrona się nie wróciła, więc jest szansa zdobyć, mówię, szybkie, łatwe punkty. Dzisiaj dużo punktów zdobyliśmy z kontry. Myślę, że też po części to wynikało z tego, widać było u nas tu, może nie świeżość, ale jakby to określić, moc. A zespół z Krosna w drugiej połowie jakby już troszeczkę przygasł i nie mieli siły. I myślę, że między innymi stąd też się wzięła ta przewaga. Dwa mecze wcześniej, 30 asyst, ostatnio 25, dzisiaj chyba 28, o ile pamiętam. To są rewelacyjne wyniki. Anvil dzieli się piłką i co ważniejsze, Anvil chce się dzielić piłką, gram po prostu zespołowo. Chce się dzielić i są tego takie rezultaty, że wygrywamy. Fajnie gramy zespołowo, każdy ma w tym udział. Zdobywa większą lub mniejszą ilość punktów, ale mówię, koniec końców najważniejsze są zwycięstwa. I cieszymy się, że mamy tą średnią, powiedzmy tam okolicy 25 asyst na mecz. I musimy to podtrzymać, a będzie dobrze. To niech tak będzie. Dzięki bardzo. Dziękuję.